Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Pokémon White. Ja jestem Neo. Moi drodzy, łapka w górę, subskrypcja. Wracamy z tą serią w miarę regularnie, bo trzeba ją skończyć, żeby zacząć kolejne. I teraz wam pokażę... Pierdzielony touchpad, przepraszam. Moje poksy, jak widzicie, troszkę się zmieniło, troszkę było ewolucji między odcinkami. Miałem kamienie, to ich użyłem. Krzychu, naprawdę masz świetny ten atak. Nina musi jeszcze ewoluować, ale też super pox. No właśnie, pierwsza ewolucja, no spec atak robi robotę, po prostu robi robotę. Spec def też spoko. Może Draxen, on jest taki zbalansowany, widać, że trochę odstaje, bo to jest jednak Pokémon robak. Ale jeszcze niech trochę pobędzie, bo jest w miarę szybki. Nasz Kaczyńsz starter, no to atak i spec atak w sumie. Wolny niestety. No i nasz Lechros, spec atak i atak też robi robotę, więc bez różnicy, czy używam Thunderbolta, czy Cruncha. Znaczy różnica jest, bo stab, ale oczywiście. No to masz tylko elektryczny, tak, elektryczny. I on również ewoluował. Dobra, a my lecimy tutaj dalej z fabułą. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj coś konkretnego zrobić. O, jest Adler. Adler, dobrze pamiętam? Nie tak. Tędy. This way, tędy droga. Tędy, po prostu, tędy. Co za kłamca? Co za kłamco, oczywiście. O, znowu wielkie przemówienie. Correct. Okej. Posiadł moc legendarnego Pokemona, jest najlepszy na świecie, coś tam, no ludzie, tu się tłum dziwi. Pokemon nie będą służyć ludziom. Opuszczą, musicie się nauczyć żyć bez nich. Taki jest cel Teamu Plasma, today or not today. Dobra, sio. Jakie wojsko w ogóle, to jest chore. Jest chore, jaki szpaler. That's true. No, ludzie, tutaj tłum jest przerażony. Dobra, wiecie, że ja mam tu gdzieś. What was about this? Co o tym myślisz? Okej, let's go now. Iris and Dryden. Mr. Adler. Znowu się będę jąkał. Dobra, oni tutaj rozmawiają o całej sytuacji, o tym legendarnym Pokémonie, o tym Reshiramie. Mówią, że Zekrom może go skontrować ewentualnie. Dobra. Iris, nie denerwuj się w ogóle, nic się nie stresuj, bo mamy kolejne miasto do zwiedzenia. Wiecie, że ja pomijam tą fabułę, ale oni teraz rozmawiają w każdym razie o tym, że N posiadł tego Reshirama, że trzeba będzie go jakoś powstrzymać, tylko najpierw trzeba zdobyć ostatnią odznakę, żeby móc iść na ligę. Don't worry, Iris. Dobra. This way, tędy droga znowu. Dobra, dziękuję ci bardzo serdecznie, dziewczyno. Ale ja sobie chcę najpierw miasto pozwiedzać. Dobra. A tu jest co? Co tu jest? Aha, tu jest gym. To jest po prostu gym. Dobra. Ja najpierw muszę pozwiedzać to miasto, bo zawsze wiecie, jakieś... Ale tutaj jest taki kult smoka, to co to jest, jakieś muzeum, czy co? Gift box. I może jakieś te mistery gifty można odbierać, jak się uruchamia? Nie wiem, możecie mi napisać. Dobra, ja to bym z miłą chęcią chciał Shiny Belduma. Czemu? Bo jest, to jest... Jeden z niewielu shiny epickich Pokemonów, które istnieją. W ogóle my musimy na przykład tobie dać Shadow Balla. Czemu ja tobie na przykład nie dałem Shadow Balla? Tylko masz tego Hexa.
Dobra. A nie, bo tam ty jesteś fizyczny. Z tego co pamiętam, Rock Tomb, Turin, Fake It, Flame Church. Thief. Church Beam. Nie, bez sensu. Skydrop, Willow Wisp, Acrobatics, ale nie mam żadnego latającego bydlaka. Embargo, Shadow Claw to nie, Payback nie. Volt Switch. Przyda mi się trochę, wiecie, tych ataków im dać fajniejszych. Thunder Wave jeszcze może się przydać. Za Sparka, zamiast Sparka, oczywiście, że zamiast Sparka. Ale czy... Przede wszystkim wiecie, czego ja szukam. Czy ja mam jakiś... Scizor, też fajnie. Jakiś Poison Jab? Co jest lepsze? Poison Jab czy Poison Tail? Poison Jab! Oczywiście, że Poison Jab. No, trzeba ich podnieść trochę na wyższy level, mocniejsze ataki. Flash Cannon, Rock Smash. Nie mam żadnego lodowego ataku. No to jestem w pupie, że tak powiem. Na smoki. Mam tylko Ninę, no to Nina będzie boostowana i po prostu będzie ich pruła, jak będzie tylko mogła. A ty co? A ty se grasz, dobra, ty se graj. Czy serio ty mi musisz pokazywać co 5 metrów, że muszę iść za tobą? Jesteś upośledzona jednak. Darkstone and Reshiram already awake do obudzenia, dobra. Żeby ludzie mogli żyć w spokoju i w szczęściu. Są dwa bratnie Pokemony. On o typach teraz mówi, bo on jest znawcą ten Pokemonów smoczych, bo... On ją uczył, w anime tak było, że on ją uczył. Że ona się wywodzi z tego miasta. Nigdy nie zapomnę, co Team Plasma zrobił, bla 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 bla. Po prostu nienawidzę tych scenek, bo one są takie żenujące, bo tłumaczyć to wszystko i się nie chce. Poza tym, no angielski mam jaki mam, ale ja wiem, o co im chodzi ogólnie. Bloodstone? Co to robi? Co do cholery robi Bloodstone? Nie mam pojęcia, co robią te przedmioty. Dobra, wy mi tłumaczycie, nie chcę mi się czytać. Ktoś mi wytłumaczy w komentarzach, jeśli to jeszcze w ogóle ogląda. Jeśli ktokolwiek jeszcze ogląda tę serię. Napisz tak, oglądam tę serię. A przypnę ci serce. Każdemu przypnę serce. Po co ja leczę Pokémony? Miałem wyleczone, ziomek, Szymon. Nieładnie tak. Pozwiedzajmy to miasto, bo dzisiaj cel jest jeden na dzisiejszy odcinek od Znaka. Ziomek. Kto się wychodzi z miasta, to nie. Po co by to było? Dobra, zwiedźmy sobie jeszcze to miasto do końca, bo dają tutaj jakieś przedmioty. Co? Quickly, dobra. Dobra. Okej. Okay. Boże, nie wiem co ty chcesz. I want to know... Nie wiem co ty chcesz, więc spadaj. Jeszcze mi ukradniesz Pokémony, na które tak ciężko pracowałem. Tak ciężko trenowałem, bo w tej edycji jest ciężko. Masakra. Nienawidzę trenować w tej generacji. Po prostu nienawidzę tej gry za to. Okej. Okay. Wchodzisz sobie do domu, gość cię wyzywa? Nie, potrójna walka. Ale to jest zło. Fight. Dobra, wals full playa, cokolwiek.
też tak zrób. I ty z Shadow Ball'a, cokolwiek, gryćcie. Okej, dobra. Aha, defense wszystkim nam obniżył. Klasycznie, cwaniaki. Dobra, mina da sobie radę. Szybsze są małpy ode mnie. Dobra, ale jedno dziadostwo padło. Dobra, drugie dziadostwo padło. Dobra, czyli ty nic nie zrobisz. Ty możesz dragon lasować. No i ty możesz shadow bolować. Serio, masz lika? Dobra, leżysz. Powinieneś. Oczywiście, że bardzo dobrze. Nienawidzę potrójnej walki, ale to już wiecie. Król Google, już 47 poziom, co za dzik? Dobra, nie wiem, o co się chodzi. Z tą też się walczy? Też z tą walczy? Say what? Dobra, spod playa w ciebie. Z Dragon Claw'a w ciebie. Z Flame Burst'a w ciebie. Jakbyście powiedzieli, czy da się tu zdobyć, nie wiem, Ice Beam'a, Flame Thrower'a, takie fajne, fajne ataki, byłbym naprawdę mega, mega wdzięczny. Teraz zszedł tamten ziomek. Brownclaw, ale raczej na hita, no nie, nie było szans, że jest szedł na hita. Są tompem. No i co? No, możemy też slashem. Dobra, schodzi. To twoje mocy krzyku jest genialne. Dobra, sio. Trochę expa. Nie wiem, może kiedyś polubię te walki. Może tutaj też? Nie, Tomka. Destiny Note. Ten opponent, coś tam. Bla, 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 bla. Elite 4. Dużo, dużo fabuły. Dużo, 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 dużo fabuły. Dobra, idziemy się uleczyć, ale na pierwsze miejsce, no co, no chyba jedziemy z Niną, no. Nic mi nie pozostało. Mogę jej jeszcze dać tylko ewentualnie albo coś na boost ataków. Albo jak mam quick claw, żeby od czasu do czasu może przydało. Super, match of brace, soft sand. Ewolita? Co to robi? Ja, nie jest Quick Claw. Dragon Fanga trzymasz? Nie, to lepiej trzymaj tego Dragon Fanga. Dobra, idziemy na tą salę i zobaczymy teraz co i jak. Miasto zwiedzone jak zawsze. Bo tak trzeba. Pewnie zaś jakieś zagadki będą w sali. Ty, a w ogóle mi się ziomek nagrywasz czy nie? Ta, nagrywasz mi się na szczęście. Dobra, bo już się bałem. Wybaczcie, ale... Podczas nagrywania tego nie mogę mieć OBS-a na podglądzie. Nie wiem dlaczego. Bo mi wtedy grę crashuje. Nie, masz tego Piccloa. Dobra, już zostaw z tym Piccloem. I tak, tak będziesz działać super efektywnie. O, takie smoki. Misio, co mi powiesz? Fresh water. Fresh water. Dobra, walczymy. Ja też mam fresh water. Z granu skillbra. Klasycznie. Webster. Też mam fracture. Pytanie, czy... Będę szybszy? Będę szybszy. I schodzi na hita. Tylko tak trochę ciężko schodził na tego hita.
Iglo nie zadziałał, więc byłem szybszy. Więc może wolę tego Fanga. No, on właśnie powinien być na górze. Gif. Jak coś, mam tutaj jeszcze jakieś Pokémony, więc nie jest źle. Wow! Jak... Jakie zajebiste! I smok! Hop. Okej. Okay. Te łamigłówki w Pokémonach są zajebiste czasami. Ale i tak nic nie pobije w walczącej sali z Sinnoh. To było najgorsze, co mnie spotkało. Deino, chcę tego Pokémona. Oj, chciałbym tego Pokémona. Gdzieś go można na Victory Road znaleźć, ale zaś tyle trenowania, no ale można byłoby coś pokombinować. O, a tu jakiś przycisk mi się włączy. What the fuck? Tu się wraca. Aha. Aha, tam chyba że sam mogę wrócić. Tu po ubiemu poskakamy. Aha, dobra, okej. Okay, dobra, ogarnąłem, o co chodzi. Myślałem, że po łapie muszę wejść, a tu muszę iść po ubie. Fracture 40, no to dobra, schodzi na hita na pewno. Schodzi na pewno na hita. Kolejny Fraction, no to też schodzi na hita. Na 48 chyba jest ewolucja. Nie wiem, czy w tym odcinku uda się wbić 5 leveli. Prawie, no prawie 5, to zaraz wbijamy kolejny. No dobra. Mega jest ta animacja. Aha, tutaj, dobra. Hop, hop, hop. Że się nie da z tego spaść. To jest najbardziej zabawne w tych wszystkich grach Pokémon. Kolejny Fracture, czyli Fracture Deino. Aha, no bo oni tutaj używają tylko Pokémonów z tego regionu, bo Unova jest bardzo daleko oddalona od innych regionów. Czy coś takiego. Dobra. A tu jest więcej tych smoków! No nie, 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 jeszcze. Z kolejny ziomek. No ciekawa ta sala, ciekawa, nie powiem. O, Dradigon! Niestety oberwiemy od jego abilitki Rowskin, czy jakoś tak się ta jego abilitka nazywa. Ale schodzi też na 42 poziomie Dradigon. Dobra, to jest ok, to mi pasuje. Ziomki, bo mi się za ataki skończą. Walczy się z tą? Walczy się z tą, no dobra. Au, mój kark. Nie wiem, czy słyszeliście jak chrupnął, ale sobie chrupnął. Chociaż może jeśli jeszcze tutaj będzie z kilka walk, to się wbije tą ewolucję? 47 albo 48, nie pamiętam już. Dobra, Faction leży. Nina po prostu niszczy tę salę, po prostu niszczy. Chcę być mocnym, wielkim Haxorusem. Będzie. Bo nie gram tutaj na zasadach. Nuzlocke! W ogóle, co się odwaliło na live'ie z Rabi? Jak ja ten... Jaka ta sala zagmatwana. Jak ja po prostu...
Teraz nie wiem co zrobić, bo oczywiście jestem durniem. Okej, nie wiem czy tak miałem zrobić, ale zobaczymy. Tak miałem zrobić, okej. Po prostu na jednym, na drugim liderze, nie, na trzecim chyba liderze padło mi 9 Pokemonów. Skubaniec miał... Zaraz mi się atak skończył. Skubaniec miał, żeby was nie skłamać, ludziska. Miał. Jirachiego, Mew i Magnemite'a. Jirachi mu tak robił grę, bo nie miałem nic super efektywnego. Ktoś mi na czacie napisał, że on lewituje i że ziemne... I że ziemne poki na niego nie działają super efektywnie. A ja uwierzyłem i się sparzyłem, no i dupa, ogólnie szkoda mi było, mega. Bo gdybym przez to wiedział, miałem mat shota czy mat bomba, już nie pamiętam, na Raidonie. Dobra, mina uleczona. Tylko... Czym się różni eliksir od? Dobra, no to weźmy tutaj wszystkie stantegły. Mam nadzieję, że już koniec, bo naprawdę mi się już nie chce. Naprawdę mi się już nie chce tutaj kręcić po tej sali. Ale chyba tak, chyba już koniec. Aha, tutaj, nie, tutaj jest ten ziomek. Nie, jeszcze nie koniec, oni chcą mnie zabić. Oni chcą mnie zabić, po prostu... Masakra, tylu trenerów w jednej sali nie pamiętam. Naprawdę. Czy to jest dobrze, bo to jest duże expa, ale no, mieli zrobić trudną salę, to zrobili, no, gdyby nie mieć nic super efektywnego na te smoki. Dobra. Oj, Ninka, no, niszczysz tę salę, zawsze masz jakiegoś poka, który niszczy jakąś salę. Nie wiem, czy tu mam zlecieć, czy nie, zaraz zobaczymy. Więc tam walczyłem, czyli ja tam muszę spaść, pewnie łeb mu się podniesie. Tak? Tak sądzę. No, nareszcie. Hej, hi, hello. Wchodzę w ciebie i cię niszczę na wejście. Z buta wjeżdżam, jeden strzałem wyłamuję. Dobra, czyli Fracture jej na pewno zejdzie. To wiemy. Pewnie Dradigon będzie najgorszy. Tak sądzę, że będzie miała Dradigona. No ma jak Dradigona. Chociaż już trochę odstaję. Nie. Revenge? Okej. Okay. Hyperpotka? Seriously? Ale jeśli jestem szybszy, to znowu hyperpotka. Poważnie. Nie wyjedziesz mi wszystkich ataków. Dobra, leżysz. Dradigon leży, okej. Okay. Haxorusa ma? What the fuck? Ua. Nie zejdzie, nie ma szans, że jest szacen. Sorry, Dragon tutaj leży. Czy nie będzie ewolucji? Szychu z Fallplaya? Po prostu? Tak jest. Tak jest. Koniec? Sala? Leży? Zniszczona? Tak jest. Nina zniszczyła tę salę. A Szychu dobił. Dobra, pięknie, Iris, bardzo się cieszę, ostatnia odznaka. Kto by pomyślał, że ja zdobędę 8 odznak w nowym Dragon Tail, pięknie.
Co? Łódka Jodlera na 10 drodze. Dobra, to już będziemy potem szukać. Wow, udało się. Aj. Dobra. Ankle report concurrent the legendary Zekrom. Okej. Jeszcze jakaś nitka fabularna. Dobrze, że wyszedłem, bo już miałem się żegnać. Aha, że tu jest Victory Road, on nam pokazuje. No dobra, ale ja się muszę iść uleczyć. Master Bola dostaliśmy! Wow! Mega. Ciekawe, czego trzeba będzie zużyć fabularnie. Pewnie tak. Dobra, moi drodzy. A, i napiszcie, jaki jest Udarzu ulubiony Pokémon spoczy, mój Kingdra, bo zapomniałem się zapytać. Dobra, łapka w górę, subskrypcja, moi drodzy, i na razie, dzięki za odcinek, cześć!